część Boże, Maja Kochlik, zapraszam na informacje dnia. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uderza w Polskę. W swojej opinii sugeruje, jakoby Polska naruszyła prawo wspólnoty, przedłużając koncesję na wydobycie w kopalni Turów. Skarga z Trybunału może być jednak wycofana przez Czechów, o co dziś w Pradze zabiega premier Mateusz Morawiecki. Opinia Rzecznika Generalnego to jeden z elementów niezbędnych przed wydaniem wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I choć sama opinia nie jest dla Trybunału wiążąca, stanowi pewną sugestię. A ta wydana przez Rzecznika w sprawie koncesji na wydobycie dla kopalni Turów to kolejne uderzenie w Polskę. Zdaniem Rzecznika wydanie koncesji na 6 lat bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko to naruszenie prawa Unii. W przypadku kopalni mających powierzchnię porównywalną do Powierzchni kopalni Turów istnieje ze względu na sami charakter, prawdopodobieństwo, spowodowanie znaczących skutków w środowisku i muszą one bezwzględnie podlegać ocenie ich oddziaływania na środowisko. Punktem zwrotnym mogłoby być wycofanie skargi do Tsuje przez stronę czeską. Interwencję w tej sprawie podejmie dziś premier Mateusz Morawiecki, który udał się do Czech. Na godzinę 13 zaplanowano wspólną konferencję premierów obu krajów. W poniedziałek mogą zapaść ewentualne decyzje o zmianach w rządzie, to właśnie na początku przyszłego tygodnia ma odbyć się posiedzenie kierownictwa prawa i sprawiedliwości. Ewentualne zmiany w rządzie miałyby się wiązać z chaosem, jaki powstał po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Prezes partii Jarosław Kaczyński ocenił, że osoby, które planowały wdrożenie Polskiego Ładu na poziomie politycznym, nie do końca panowały nad tym, co im podlegało. Zasugerował też możliwy brak dostatecznych kompetencji, a nawet brak dobrej woli. Stąd zapowiedź wyciągnięcia konsekwencji personalnych. Według spekulacji medialnych stanowiska mogą stracić minister finansów Tadeusz Kościński oraz jego zastępca Jan Sernowski Politycy prawa i sprawiedliwości na razie nie chcą otwarcie mówić o nazwiskach, ale rzecznik rządu Piotr Müller w jednym z wywiadów potwierdził, że to właściwy czas na wnioski personalne. Coraz większej liczby niedociągnięć w polskim ładzie nie da się łatać nowymi rozporządzeniami bez wywoływania chaosu podatkowego. Eksperci apelują o napisanie ustawy całkowicie od nowa. Polski Ład wszedł w życie z początkiem roku i od razu wpłynął na obniżkę wynagrodzeń nawet o kilkaset złotych. Okazało się, że była to tylko jedna z wielu luk w nowych przepisach, które wymagają załatania, a to jeszcze bardziej komplikuje system podatkowy. Wszelkie zmiany podatkowe nie mogą być wprowadzane chaotycznie, jak to miało miejsce przy okazji polskiego ładu. Przedsiębiorców nie drażni z. Ee... Samo, sama wysokość podatków, jakie e, zostają wprowadzone, ale najbardziej drażni niestabilność prawa i szybkość wdrażania tego prawa bez konsultacji. Tak też zostało zrobione z polskim ładem. Prezes dolnośląskich pracodawców Artur Mazurkiewicz dodaje, że największym problemem jest to, że polski ład został napisany praktycznie na kolanie i zaraz po jego wprowadzeniu zaczęto go od razu poprawiać. Z ostatnich sondaży wynika, że niemal jedna trzecia Polaków nie wie nawet, czy nowe rozwiązania są. Dla nich korzystne. Najlepiej to wyrzucić cały polski ład i siąść do opracowywania nowych przepisów i nowej, przede wszystkim nowej ustawy. Nie Ustawy zmieniającej ustawę, która liczy w tej chwili 200, tam kilkadziesiąt stron, ale napisania tego od nowa. To może być trudne, bo przepisy podatkowe na dany rok podatkowy powinny być wprowadzone najpóźniej do końca listopada roku poprzedniego. W trakcie roku jedynie można zmieniać przepisy, jeżeli są z korzyścią dla podatnika. Niemniej jednak, dzisiaj chyba bardzo trudno ocenić, co jest, a co nie jest z korzyścią dla podatnika przy tak Zawiłym systemie podatkowym, jaki został wprowadzony. Stopień skomplikowania przepisów podatkowych w Polsce jest jednym z największych w całej Europie. Jak podkreśla prezes Dolnośląskich Pracodawców, nie sprzyja to rozwijaniu przedsiębiorczości w naszym kraju. Do tego potrzebne jest nieskomplikowane i stabilne prawo. Straż Graniczna obserwuje nowy trend migracji. Coraz więcej nielegalnych migrantów ze swoich krajów przylatuje do Rosji, a stamtąd na Białoruś i granice. Minionej doby z Białorusi do Polski próbowało nielegalnie przedostać się osiem osób. Na odcinku placówki Straży Granicznej w Płaskiej trzech obywateli Jemenu przeszło na stronę polską przez rzekę Wołkuszanka. Ponadto wczoraj zatrzymano pięciu mężczyzn, czterech obywateli Sri Lanki i obywatela Afganistanu. Cudzoziemcy na Białoruś przylecieli z Rosji. W tym roku Straż Graniczna obserwuje nowy trend nielegalnej migracji do Unii Europejskiej. Około dwóch trzecich zatrzymanych przez Straż Graniczną w Polsce przedostaje się ze swoich krajów pochodzenia do Rosji. Najczęściej do Moskwy, a następnie jadą na Białoruś i na granicę, informuje porucznik Anna Michalska. Migranci ze Sri Lanki przyznali, że przylecieli przez Dubaj do Moskwy, a stamtąd do Mińska. Natomiast obywatele Jemenów dostali się wpierw do Sudanu, a następnie do Moskwy. Tam nawet chcieli zostać, ale usłyszeli, że mogą sobie jechać na Białoruś, a stamtąd na zachód. Rzecznik Straży Granicznej poinformowała, że w styczniu zostało zatrzymanych 39 migrantów, najwięcej obywateli Sri Lanki. Migranci zostali umieszczeni w ośrodkach dla cudzoziemców. Część z nich złożyła wnioski o objęcie ochroną międzynarodową w Polsce. Cała Europa w napięciu czeka na sygnał ze strony Rosji do deeskalacji konfliktu. NATO w obliczu zagrożenia pozostaje zjednoczone, dlatego wschodnią flankę sojuszu wzmocnią dodatkowi żołnierze. Decyzję o rozmieszczeniu sił amerykańskich na terenie, między innymi Polski, prezydent Andrzej Duda omawiał wczoraj z przedstawicielami rządu. Wczorajsza zapowiedź Stanów Zjednoczonych to dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Do Niemiec, Polski i Rumunii ma trafić łącznie 3000 dodatkowych żołnierzy. Większość z nich trafi do naszego kraju. Tysiąc wojskowych będzie stacjonować na terenie Rumunii. Deterrent... Obecna sytuacja wymaga wzmocnienia odstraszającej i obronnej postawy na wschodniej flance NATO. Prezydent Biden dał jasno do zrozumienia, że Stany Zjednoczone zareagują na rosnące zagrożenie. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności Europy mówił rzecznik Pentagonu: obecnie trwają szczegółowe ustalenia co do przebiegu całej operacji. Przez cały ten okres byliśmy i jesteśmy w bliskim kontakcie na szczeblu dyplomatycznym, operacyjnym i technicznym, aby ustalić dokładne szczegóły i daty rozmieszczenia amerykańskich i francuskich jednostek wojskowych w Rumunii. I bez wątpienia wkrótce pojawią się konkretne ogłoszenia. Wczoraj o zbrojeniu się Rosji tuż przy granicy z Ukrainą oraz obawach, które wyrażają kraje wschodniej flanki NATO, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Pałac Elizej. Także popiera decyzję o wzmocnieniu sił sojuszu, tak by powstrzymać agresywne zapędy Kremla. Nie będzie porządku bezpieczeństwa i stabilności w Europie, jeśli Europejczycy nie będą mieli zdolności do samoobrony i odstraszania, ale także jeśli nie będziemy mieli zdolności do zbudowania wspólnego rozwiązania przy udziale wszystkich naszych sąsiadów. Zapowiedź Pentagonu była wczoraj szeroko omawiana podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z premierem, ministrem obrony polskiej dyplomacji oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Decyzja może cieszyć, ale dziś najważniejsze jest, by konflikt z Rosją został rozwiązany pokojowo, na czym zależy także Ukrainie. Chcemy rozwiązać ten konflikt na drodze dyplomatycznej i pokojowej. Jesteśmy gotowi iść naprzód, ale to Rosja musi wykonać pierwszy krok. Zapowiedź Stanów Zjednoczonych o skierowaniu dodatkowych żołnierzy do Polski, Rumunii i Niemiec może jednak zostać z modyfikowana. Po oświadczeniu Pentagonu swoje stanowisko przedstawił również Biały Dom. Rozmowy w sprawie rozmieszczenia sił wciąż trwają, a jak zapewnia rzecznik Białego Domu, jeśli Rosja wycofa swoje siły zgromadzone wokół Ukrainy, wówczas Amerykanie mogą zmienić swoje kalkulacje dotyczące rozmieszczenia sił w Europie. O rozwoju sytuacji z przedstawicielami amerykańskiej administracji przez najbliższe dni rozmawiał będzie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Mimo groźby agresji Rosji na Ukrainę wzrost gospodarczy Polski będzie szybki, oznajmił prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Na polską gospodarkę wpływa między innymi kształtowanie się kursu walutowego. Na jego poziom, jak wskazuje prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, krótkookresowo oddziałuje wiele czynników zewnętrznych, takie jak choćby wahania nastrojów na międzynarodowych rynkach finansowych. Te zaś są obecnie pod silnym wpływem groźby agresji Rosji na Ukrainę. Nie wszyscy z dystansu zdają sobie sprawę, że fundamenty polskiej gospodarki są tak silne, że i w takiej hipotetycznej sytuacji nasz wzrost gospodarczy Byłby szybki, a gospodarka zrównoważona. Oznajmia prezes NBP Adam Glapiński i dodaje, że teraz najważniejszym priorytetowym celem Narodowego Banku Polskiego jest jak najszybsze obniżenie inflacji. Stąd NBP systematycznie podnosi stopy procentowe. W obecnej sytuacji gospodarczej również umocnienie kursu złotego byłoby spójne z zacieśnieniem polityki pieniężnej. W związku z planowanym przez Białorusi zamknięciem granicy z Litwą dla transportu kolejowego produkty z rafinerii Orlenu w Morzejkach dotrą na Ukrainę drogą alternatywną, przekazała spółka. Decyzja o zakazie przewozów kolejowych z terytorium Litwy dla grupy towarów zapadła wczoraj. To odpowiedź Mińska na wprowadzony przez Wilno zakaz tranzytu białoruskich nawozów potasowych. PKN Orlen podał, że w związku z informacjami o planowanym przez Białoruś zamknięciu granicy z Litwą dla transportu kolejowego Produkty z rafinerii Orlenu w Morzejkach będą transportowane na Ukrainę drogą alternatywną. Obecna sytuacja za naszą wschodnią granicą pokazuje, że podejmując decyzje biznesowe, trzeba również mieć na uwadze bezpieczeństwo całego regionu. Dostawy paliw na Ukrainę są zabezpieczone. Przekazał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Spółka Orlen Lietuva z grupy Orlen, kupując litewską spółkę Mokavo Terminalas, przejęła kontrolę nad jedynym kolejowym terminalem Przeładunkowym przy granicy Polski z Litwą w Mokawie. Zapowiedzi o ewentualnym wstrzymaniu przewozu towarów na granicy litewsko-białoruskiej mają neutralny wpływ na działalność grupy Orlen. Czytamy w komunikacie spółki. Już jutro ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich na starcie 57 Polaków, a w tle sportowej rywalizacji polityczny bojkot Chin przez głowy państw takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania czy Australia. Sztafeta z ogniem olimpijskim dotarła dziś pod wielki mur. Ze względu na pandemię, ma ona charakter symboliczny. Trwa jedynie trzy dni. Olimpijski ogień niósł m.in. popularny aktor pochodzący z Hongkongu, Jackie Chan. Czuję się bardzo dumny i szczęśliwy, że mogłem nieść pochodnie już podczas dwóch igrzysk, a ogólnie to już czwarte, w których uczestniczę. Jestem bardzo szczęśliwy, ale jest mi też bardzo zimno. Jutro ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich. Wiadomo, że w niej udział prezydent Andrzej Duda, ale wiele krajów zapowiedziało polityczny bojkot Igrzysk. Wśród nich Australia, Wielka Brytania, Kanada i Stany Zjednoczone. Możemy zrealizować te misje tylko wtedy, gdy igrzyska olimpijskie staną ponad wszelkimi różnicami politycznymi. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy igrzyska olimpijskie będą neutralne politycznie i nie staną się narzędziem do osiągnięcia celów politycznych. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie wszystkim sportowcom możliwości spotkania się w tej pokojowej rywalizacji. Mówi przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Do igrzysk już go to jest australijski mistrz świata w snokrosie drużynowym, który cztery lata temu na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu indywidualnie wywalczył srebro. Każdy tutaj ma misję dokonania takiego występu, do jakiego zdolne jest jego ciało. Myślę, że zadecyduje to, kto danego dnia będzie w najlepszej dyspozycji. Każdy z członków australijskiego zespołu jest w stanie wygrać. Polska swoich szans upatruje między innymi w short tracku Natalia Maliszewska uzyskała negatywny wynik testu na COVID-19. To właśnie Maliszewska wraz z trzema panczenistami przebywała na izolacji z powodu uzyskania pozytywnego wyniku testu po przylocie. W podobnej sytuacji znalazło się kilku członków polskiej ekipy. Chińczycy zapewniają, że pandemia nie przezwycięży sportowej rywalizacji. Świat zwraca uwagę na Chiny, a Chiny są gotowe. Dołożymy wszelkich starań, by dostarczyć światu proste, bezpieczne i wspaniałe w igrzyskach olimpijskich w Pekinie weźmie udział 57 sportowców z Polski. Dotąd w historii zimowych igrzysk zdobyliśmy 22 medale. Najbardziej utytułowanym polskim sportowcem jest Kamil Stoch, na którego szyi zawisły 3 złote medale i jeden brązowy. I tym sportowym akcentem kończymy to wydanie. Dzisiaj ja z Państwem się żegnam, życząc dobrego popołudnia z Panem Bogiem.